Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszkę tak nietypowo, a to dlatego, że chciałam Wam powiedzieć o moim jednym z nowszych nabytków, ale tym, który skradł moje serce, a do tego wcale nie kosztuje miliona monet. Zapraszam Was na film o nowym mopie parowym Vileda Steam Plus. Na samym początku, jak zwykle, zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze nie jesteście ze mną na stałe. I pamiętajcie, że dzięki klikaniu w dzwoneczek będziecie mogli otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. A teraz, przechodząc już do meritum dzisiejszego filmu, to powiem Wam tak. Ja od pewnego czasu, jak wiecie, jestem posiadaczką takiego odkurzacza pionowego Electroluxa, którego bardzo, bardzo lubię, który zresztą film też już na jego temat mogliście widzieć na moim kanale. Jeżeli nie widzieliście, to zachęcam Was serdecznie. Pojawiało się właśnie wiele pytań na temat tego odkurzacza, jakichś porównań. I ja na samym wstępie chciałam zaznaczyć jedną rzecz, że ja sprzęty do domu kupuję sama. Ja ich nie dostaję, to nie są filmy sponsorowane. I nie pytajcie mnie, proszę, jaki jest w porównaniu z jakimś innym modelem, bo ja po prostu tego nie wiem. Ja mogę Wam opowiedzieć o modelu, który mam i też nie z perspektywy technika, tylko z perspektywy kobiety, która po prostu dba o czystość swojego mieszkania i tylko pod tym względem mogę się wypowiedzieć, mogę Wam o nim opowiedzieć i ewentualnie przytoczyć kilka danych technicznych, jakichś parametrów technicznych, które mogą być bardzo istotne. Ale dlatego pamiętajcie, ja ten mop kupiłam sama za swoje prywatne pieniądze. Także nie pytajcie, błagam, co sądzę o innym modelu, bo nie wiem, bo innego nie kupowałam, innego nie testowałam. I nie będę ukrywać, że decydując się na zakup tego sprzętu, który troszeczkę miejsca zajmuje i który jest całkiem spory, jak na mopa, to też sugerowałam się opiniami z internetu, jak również doświadczeniem bliskich mi osób, które ten sprzęt również w swoim posiadaniu już mają. Przechodząc do samego mopa, ja bardzo, kontynuując moją opowieść o tamtym odkurzaczu, zmierzam do tego, że bardzo ułatwił mi życie, bo naprawdę wystarczy go wyjąć ze stacji i po prostu przelecić całe szybciutko mieszkanie. Najlepiej, jeżeli też już go posiadacie, to wiecie, że najlepiej sprawdza się odkurzanie w nocy, kiedy jest ciemno i kiedy podświetlona lampa, to podświetlenie pozwala nam zauważyć każdy najmniejszy śmietek na naszej podłodze. I brakowało mi właśnie mopa, bo owszem, również mam mopa Viledy, tylko takiego z wiaderkiem, z obrotowym takim koszykiem, gdzie musimy naciskać, żeby po prostu ten mop nam ta woda z niego wyciekła i zawsze miałam tutaj na dłoni odciski, no bo jednak musimy iść, ja mam dość duże mieszkanie, więc musiałam wiele razy wracać, płukać tego mopa i tak dalej, i tak dalej. Niewątpliwym plusem takich mopów standardowych jest to, że możemy nalać do niego płynu, który zostawia nam fajny, taki świeży zapach w mieszkaniu. Może być kwiatowy, no w zależności wiadomo, jakiego płynu użyjemy. Do takich mopów parowych, do mopów inteligentnych, które same mopują nasze podłogi bez naszego udziału, już żadnych chemii, żadnych płynów czy wybielaczy nie dodajemy. I teraz powiem tak, dla niektórych to na pewno jest plus, szczególnie dla tych osób, które nie lubią korzystać z jakichś środków chemicznych, nie lubią tego zapachu takiego na przykład chemicznego w mieszkaniu, no to niewątpliwie te mopy parowe czy takie mopy, sprzęty samomopujące będą świetnym rozwiązaniem. No i właśnie, ja bardzo długo zastanawiałam się, na co się zdecydować. Już nawet byłam skłonna wydać spore pieniądze i kupić na przykład takiego iRobota z funkcją mopującą, albo Xiaomi jest bardzo popularny również z funkcją mopującą i przeczytałam naprawdę setki opinii, obejrzałam dziesiątki filmów i wszyscy pisali jedną rzecz, że o ile odkurzanie jest po prostu rewelacyjne, o tyle funkcja mopowania nie jest zadowalająca i raczej jest to przetarcie z taką lekko wilgotną ściereczką podłogi i to też nie w każdym miejscu i że czasami też mi się zdarza tą wodę wypuścić na panele, przez co wiele osób pisało, że też im te panele zniszczyło. No to stwierdziłam, że no nie,
ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo ja mam mieszkanie w większości 99% panele właśnie i to też nie winylowe, więc które są mniej odporne właśnie niż winylowe na jakieś zalania, na jakiś kontakt z wodą, ale nie oszukujmy się, korzystanie z takiego zwykłego mopa, właśnie z wiaderkiem, ze ścierką z mikrofibry, też niestety może powodować, że gdzieś nam w szpary wejdzie ta woda, bo wiadomo, że nigdy tak w 100% nie uda nam się jej dobrze wycisnąć. Dlatego właśnie rzucił mi się w oczy ten mop Vileda Steam Plus. I teraz tak, to ten model, który tu widzicie, to jest troszkę nowszy model. I wygląda on w ten sposób. Macie tutaj cały karton. Jak widzicie, on wcale nie jest taki wysoki. I byłam tym bardzo zaskoczona, że spodziewałam się po prostu dużo większego sprzętu. Ale okazuje się, że ten mop, kiedy zdejmiemy z niego rączkę, czyli tą część srebrną, ma tylko 70 cm. No i właśnie, oprócz tego, że zdecydowałam się na tego mopa Vileda, dlatego że kosztuje 269 zł, więc to jest całkiem mało, że jest w miarę poręczny, nie musimy dolewać chemii i jest po prostu mopem parowym, który właśnie bez tej chemii usuwa nam do 99,9% bakterii i wirusów z naszej podłogi, co było w przypadku mnie jako właściciela psa, który tymi swoimi cudnymi, brudnymi łapkami robi milion śladów i nie wiadomo, w co ten pies wdepnął podczas spaceru, bo niestety mój pies ma taką tendencję, że jak wraca ze spaceru, jeżeli oczywiście wychodzimy pojedynczo, ja lub mój mąż, to biegnie od razu po powrocie do tej drugiej osoby, która w domu została, żeby się przywitać, więc często, gęsto nawet nie jesteśmy w stanie wytrzeć mu tych łapek, jeżeli go wcześniej spuścimy ze smyczy. Więc to jest, no niestety, tak wygląda życie przy psie, że ta podłoga jest wiecznie uciapana, mniej więcej to tak samo wygląda jak przy dziecku, a że mój pies dodatkowo ma długie uszy, więc jak pije, czy jak je, to te uszy są zazwyczaj wyciapane w tym, co on je, więc zanim go dorwę i go umyję, to też narobi mi śladów. Tak samo posiadacze dzieci też wiedzą, jak to jest, kiedy dziecko raczy, pełza nam po podłodze, kiedy raczkuje, coś mu upadnie, to się pobrudzi, potem to dziecko w ogóle jest na tej podłodze, więc też zależy nam wtedy, żeby usunąć jak najwięcej procent, jak najwięcej właśnie tego brudu, tych wirusów i tych bakterii, więc no mopy parowe usuwają, tak jak mówię, do 90, no prawie 100% wirusów i bakterii, tam bez 0,1%. Jeżeli chodzi o tego mopa i o to, co możemy znaleźć w zestawie, to mop przychodzi nam w zestawie z taką opaską, którą montujemy na tą spodnią stopę, która jak widzicie jest trójkątna. Tutaj też zauważcie, że on ma takie, o tu, takie rzepy, do którego, ja to sobie muszę przestawić, mocujemy ściereczkę z mikrofibry, ona się bardzo łatwo, o widzicie, przyczepia i potem musimy ją tylko zerwać. No i właśnie, tą końcówkę również mocujemy do stopy mopa i możemy dzięki temu, bardzo ja Wam wezmę czystą, bo mój mop już jest używany, możemy sobie w ten sposób po prostu, kiedy mamy tak zamontowaną od spodu ściereczkę, odświeżyć dywany, bo to jest właśnie część do odświeżania dywanu, do odświeżania wykładzin. W zestawie dostajecie również dwie ściereczki z mikrofibry, jak widzicie, jedna jeszcze ściutka, druga już jest po praniu. Tylko ja też nie prałam jej w pralce, tylko po prostu zawsze piorę sobie ręcznie. Plus do tego mamy miarkę do nalewania wody do zbiorniczka, który znajduje się w tym miejscu. I tutaj mamy 100 oraz 200 ml. Natomiast cała pojemność zbiornika to jest 400 ml i nie należy tego przekraczać, ponieważ ta woda nam się może przelać. Ja już tak zrobiłam, ponieważ to nie jest mój pierwszy raz, kiedy używam tego mopa. Ja zaczęłam swoją przygodę z tym mopem parowym od takiego mopa w wersji pierwotnej, który miał czerwoną stopę, bo ten, jak widzicie, ma stopę czarną. Tamten miał więcej elementów czerwonych i ten Steam Plus cechuje się tym, że mamy tutaj miernik wody. Możecie tutaj Wam przybliżę. O, proszę bardzo. Tu jest takie okienko, w którym widzimy, ile tej wody jest. Jeżeli chodzi o to, czym w ogóle taki mop różni się od mopa standardowego, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, generalnie jest praktycznie, działa na tej samej zasadzie, tylko że właśnie nie musimy dodawać tutaj chemii, jak również nie musimy tutaj wyzymać tej ściereczki. Budowa jest, tak jak mówię, praktycznie standardowa, z tym, że mamy tu kabel, który musi być podłączony. To jest chyba największy minus tego mopa,
że bez podłączenia do prądu on nie będzie nam działał. Wy cały czas w ogóle macie, widzicie filmy, jak się składa tego mopa i tak dalej. Ja już nie będę go składała od podstaw, no bo już mam go złożonego, więc mniej więcej już to możecie po prostu zobaczyć na filmach, ponieważ w momencie, kiedy ja go otrzymałam, to właśnie od razu sobie nagrywałam, żeby potem wam wszystko dobrze pokazać, żebyście mogli to wszystko zobaczyć. Ale wracając do różnic między budową tego mopa a takiego standardowego, to, że on właśnie posiada dodatkowo pojemnik na wodę, jak również grzałkę, która tą wodę podgrzewa na tyle, żeby wytworzyła nam się para wodna. No i oczywiście, tak jak mówiłam, nie dolewam tutaj żadnej chemii, żadnych detergentów, żadnych wybielaczy, tylko po prostu podłoga nam się czyści przy użyciu pary. Sam mop nie jest ciężki, możemy go bez problemu podnieść jedną ręką. Bardzo wygodnie się nim mopuje, jeżeli jest podłoga troszkę bardziej zanieczyszczona, to faktycznie lekko stawia opór, ale to jest bardzo prosta sprawa. Tak jak mówię, zaczynamy w ogóle od tego, że nakładamy sobie nasadkę i teraz, nie nasadkę, tylko tą mikrofibrę. Są dwie szkoły. Ja jestem zwolenniczką stosowania wilżenia tej mikrofibry i dopiero podpinania jej pod stopę. Ale bardzo wiele osób, w tym na przykład moja mama, od której pożyczałam pierwszy raz właśnie ten model, tylko nie ten nowy, tylko ten poprzedni, ona na przykład nie używa, nie moczy, tylko najzwyczajniej w świecie po prostu przykleja i tak żebyście też, tylko po prostu sobie przykleja i od razu sobie mopuje. Ja zwilżam, bo mam wrażenie, że dzięki temu też temu mopowi jest łatwiej. Kiedy już mamy nalaną wodę, wodę nalewamy do pojemniczka, który znajduje się w tej części. Wystarczy go odkręcić. I tutaj do tej dziurki wlewamy sobie wodę. Tutaj mamy też zaznaczony na tym kółeczku, takie dodatkowo, że tak powiem, kółeczko, które nam pokazuje, gdzie powinien być, czy dobrze mamy zabezpieczony już wlot wody, żeby nam ta woda podczas mopowania się nie wylała. Na mopie też znajdują się kropeczki, które wskazują, ta górna kropka jest w momencie, kiedy ją chcemy tego mopa otworzyć i wtedy możemy już wyjąć, a po prawej stronie, po lewej stronie mopa jest kropka świadcząca o tym, że ten mop jest zamknięty. Nie wciskamy tu żadnych guzików, to też się właśnie tym różni ten mop od tej poprzedniej wersji, że nie wciskamy guzika. Tam z tyłu, tutaj z tyłu mieliśmy taki guzik, który, żeby mop się włączył, musieliśmy go wcisnąć. Przyznam szczerze, że mogło to być nawet lepsze rozwiązanie. Tutaj mamy włącznik. Tu na samym dole, na samej górze praktycznie znajduje się włącznik i to jest też regulacja mocy pary. Ja wam teraz na filmie zbliżenie będę pokazywać, będzie mi wygodniej. Na samym dole mamy on-off, czyli włączenie, po prostu wyłączenie. I teraz sobie przekręcamy w stronę, którą chcemy. Mamy tutaj podpisane, że minimum to jest właśnie do paneli, do góry to jest do dywanów, do wykładzin i na maksa mamy do płytek, bo jak wiemy, płytki nie są narażone na jakąś, na duże zniszczenie poprzez parę. W ten sposób też możemy dobrze doczyścić fugi, ale oczywiście na panelach stosujemy ten poziom minimalny i tak samo potem wyłączamy poprzez przekręcenie, tak żeby pyknęło. Tak mniej więcej wygląda przód. Z tyłu mamy niezbyt wiele części. Mamy tutaj takie dwa uchwyty, którym właśnie możemy sobie nawinąć kabel. Kabla mamy i tutaj dwa źródła podają różnie, ja w sumie nawet mogłam zmierzyć, ale tego nie zrobiłam, bo albo 5, albo 5,9 metra. Kabla jest bardzo dużo i tak jak mówię, nalewamy wody, podłączamy i dajemy, włączamy odpowiednią funkcję, czyli moc pary i po 15 sekundach mop nam się uruchamia. Zaczyna już po prostu wydzielać się ta para i możemy przystąpić do mopowania podłogi. Tak jak wam wspomniałam na początku, sam mop ma bez rączki 70 cm. Ta rączka tutaj jest wyjmowana, a te bolce, które macie tutaj do uchwytów, ja zdejmę sobie trochę tego kabla, żeby wam pokazać, one są obrotowe. Tylko ten górny, ten dolny natomiast już nie. Ale możemy za to, tutaj z tyłu mamy taki guziczek, naciskając go,
możemy wyjąć sobie, o widzicie, wyjmujemy sobie rączkę i mi trochę blokuje, bo mam kable. O, i widzicie, rączka jest wyjmowana i w każdej chwili możemy ją sobie po prostu zawiesić tutaj z tyłu na mopie i dzięki temu zajmuje nam dużo mniej miejsca. Wtedy jest naprawdę bardzo poręczny, bo jak widzicie, tak jak wspomniałam, że ta górna część jest obrotowa i kiedy ją sobie przekręcicie na dół, możecie tutaj na takim specjalnym mocowaniu zawiesić i od razu macie dużo mniej przestrzeni zajętej. Potem wystarczy po prostu z powrotem, byle w dobrą stronę, nasadzić do pyknięcia. I mamy już całkowicie mopa złożonego i możemy na niego sobie nawinąć kabel. To nawinięcie też jest bardzo praktyczne, bardzo wygodne, bo przynajmniej ten kabel nam się nie ciągnie. Ja nie ukrywam, że dla mnie dużo wygodniej jest mopować za jednym zamachem, ponieważ ten mop jest na tyle inteligentny w ogóle, może jeszcze to Wam powiem, że w momencie, kiedy on się już nagrzeje, tak jak mówię, zajmuje to 15 sekund, tutaj dioda nam pokazuje już z odpowiednim kolorem, że mop się nagrzał i możemy przystąpić do sprzątania. Natomiast w momencie, kiedy chcemy przejść do innego pomieszczenia i nie chcemy, żeby nam ten mop wydzielał parę, no bo wiadomo, ta woda się zużywa i to, co jest też istotne, to na jednym sprzątaniu moich 70 metrów nie zużywam zbiornika całego, bo ta woda cały czas tutaj jest i mi chlupocze. Więc kiedy go odłączycie od prądu, nie musicie nawet włączać tutaj tym on-off, wystarczy odłączyć od prądu, albo nawet jeżeli zrobicie to tutaj on-off, to ta para przestaje lecieć i potem po włączeniu w kolejnym pomieszczeniu nie musicie już oczekiwać tych ponownych 15 sekund, tylko grzałka już jest na tyle rozgrzana, że z automatu nam się załącza parowanie i możemy dalej sobie czyścić kolejne pomieszczenia. Ja zazwyczaj tego nie robię, tylko dołączam sobie jeszcze przedłużacz i po prostu mopuję całe mieszkanie. Niewątpliwą zaletą tego mopa jest to, że mamy trójkątną stopę. Jak widzicie, stopa jest trójkątna, dzięki czemu bardzo łatwo możemy dojechać w różne kąty, w jakieś posprzątać mniejsze przestrzenie, ponieważ mamy tylko ten, wsuwamy sobie tą stopę i bardzo dobrze nam się ten róg zmopuje. Jest też wersja taka Steam Plus XL bodajże ona się nazywa, jest troszkę droższa, bo chyba 290 kosztuje złotych, nie pamiętam, ale ona ma prostokątną stopę, taką długą, prostokątną i różni się tak naprawdę tylko tą wielkością, ale dzięki tamtej wersji możemy sprzątnąć większe powierzchnie szybciej. Ja mam dużo takich no, mebli, jakieś legowiska psa, więc po prostu wolę takie, tak wolałam tą mniejszą. Tak jak mówię, dół stopy jest wyposażony w takie rzepy, do którego po prostu wystarczy przyłożyć sobie ściereczkę i bez problemu nam się przykrywa. To, co jest istotne, jak zauważycie, ta ścierka z mikrofibry wystaje poza stopę, dzięki czemu nie szorujemy plastikiem po meblach. Znaczy w sensie nie zahaczamy, też nam się ta stopa nie rysuje i wystarczy potem czy stopą naszą, czy po prostu ręką, jak już skończymy myć, sobie zdjąć i po prostu uprać. Ściereczki z mikrofibry, tak jak mówiłam, dostajecie dwie. Ja tą brudną będę tak przykrywać. Dostajecie dwie, oczywiście możecie je dokupić. To są ściereczki wielokrotnego użytku. Po umyciu podłogi wystarczy je uprać w temperaturze 60 stopni i dalej możemy sobie z nich przy kolejnym sprzątaniu korzystać. Bardzo istotne jest również to, że stopa jest ruchoma. Jak widzicie, ona jest też obrotowa, na boki. Możecie też ją przyblokować, dzięki czemu, tak jak ja stawiam i widzicie, że ten mop się nie przewraca. On sobie po prostu grzecznie stoi. Jeżeli go dacie do tyłu, to owszem poleci, ale kiedy go przechylamy lekko do przodu, to tutaj na samej stopce mamy takie wgłębienie, dzięki czemu nam dobrze wchodzi ta kulka obrotowa i mop się nam już nie przewróci. Także uważam, że to jest też bardzo fajna cecha tego mopa, że jest po prostu samostojący, nie musimy tutaj martwić się, że w jakikolwiek sposób nam się przewróci, że nie mamy go gdzie postawić, że trzeba go na czymś powiesić. Takiego problemu nie ma. Rączka jest plastikowa, jest całkiem wygodna, nie powoduje jakichś odcisków, tak jak widzicie, tu jest część metalowa,
No a reszta z budowy tego mopa jest również plastikowa. To co jeszcze Wam nie dodałam, to to, że tych ściereczek nie pamiętajcie, żeby nie prać w wybielaczach ani w żadnych środkach takich zmiękczających, czyli żadnych w żadnych płynach do płukania, ponieważ potem będą Wam się robić smugi na umytych powierzchniach. I teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, jak jest z tymi smugami. No i powiem Wam tak, ze smugami jest różnie. Jeżeli macie bardzo brudne podłogi i postanowicie, że na jednej ścierce bez żadnego płukania przelecicie całe mieszkanie, no to niestety te smugi Wam pozostaną, ponieważ już potem mopujecie tym brudną ścierką. Warto, jeżeli mamy naprawdę bardzo brudne podłogi, co jakiś czas, nie wiem, czy co pomieszczenie, albo wymienić sobie mikrofibrę na drugą, albo po prostu zdjąć, opłukać i dopiero zamocować, no bo no nie oszukujmy się, ten brudny mikrofibrze zostaje, więc po prostu potem się go tylko rozsmarowuje po całej powierzchni mieszkania. Aczkolwiek nie są to też nie wiadomo wtedy jakie smugi, ale na przykład na płytkach zauważyłam, że zostały mi takie jakby zacieki, ale to zdarzyło mi się raz, kiedy faktycznie ja też tego mopa nie zmieniłam, tej nakładki mopującej, tylko po prostu sprzątałam cały czas jedną nakładką i to był, tak jak mówię, mój błąd, bo no, zostało mi to na płytkach, ale miałam naprawdę brudną podłogę. Bez problemu usuniecie plamy tłuste, lekko zaschnięte, ale wtedy musimy trochę mocniej potrzeć. Wiadomo, że wygodniej by było użyć mopa, który jest taki bezkablowy. Czyli po prostu go ładujemy i on sobie potem tam sam sprząta, znaczy sam, no, z nami, tak? Ale są to już mopy rzędu 1000, 2000, a nawet 3000 zł. Jest jeden bardzo znany, bardzo ostatnio popularny na rynku, niczym Thermomix, ale no mówię, to już jest mop rzędu 2000, 2500. Jest właśnie bezkablowy, a jeżeli chcemy mieć sprzęt bardzo dobry, bo naprawdę bardzo sobie ten mop chwalę, no zresztą świadczy też o tym, że to jest dobry sprzęt, to, że ma go bardzo już dużo osób w moim otoczeniu, więc i też zresztą jak czytacie opinie, to jest bardzo, bardzo dużo pozytywnych, no bo to już nie jest nowy sprzęt. Ta wersja akurat z tym zbiornikiem, który dla mnie jest super, bo jak miałam wersję tą od mojej mamy, to właśnie w niej przelałam wodę, bo miałam chyba pół litra i wtedy nie wiedzieliście, tak, to było całkowicie zabudowane i nie wiedzieliście, ile tej wody jest, ile jej nalaliście. No a jak mamy ten pojemniczek, to faktycznie to widać to w tym okienku i nie musimy się martwić, że zaraz nam się ta woda przeleje albo nam się skończy. Taką radę Wam dam jeszcze od siebie, bo wiadomo, że no, panele są wrażliwe na wilgoć. Niestety one się podnoszą, no i przez to niszczy nam się podłoga. Ja włączam mopa na łazience, na płytkach albo na płytkach w kuchni. Robię to po prostu, że zanim on się rozgrzeje, żeby te parę chwilę tam zadziałała, no to wolę czuć się bezpiecznie, żeby wszystko to odbywało się na płytkach i mi nie daj Boże nie zniszczyło paneli, po prostu czuję się pewniej. To jest taka moja rada ode mnie, ja tak postępuję, jeżeli chcecie to też możecie, jeżeli nie, no to już Wasza sprawa. Cały czas widzieliście, jak ten mop posługuje, jak ten mop funkcjonuje. Posłuchajcie teraz, jak on brzmi podczas nagrzewania. Jak widzicie, ten dźwięk jest słyszalny, ale nie jest jakiś bardzo dokuczający. Także myślę, że spokojnie możecie też parować, kiedy dziecko śpi, no kiedy, nie wiem, ktoś się źle czuje. Myślę, że nie będzie to nikomu przeszkadzało. Naprawdę mopuje się dużo, dużo szybciej niż takim zwykłym mopem. Nie jest ciężki. Możemy go trzymać w pudełku bez problemu. No ale naprawdę jest wszystko fajnie zabezpieczone. Stopa maszy 24 cm. Także też myślę, że no mówię, nie zajmuje to w ogóle dużo miejsca. Wydaje mi się, że powiedziałam Wam już wszystko. Ja ze swojej strony naprawdę Wam tego mopa polecam, jeżeli chcecie mieć sprzęt, za który nie dacie nie wiadomo ile tysięcy. Tylko tak jak mówię, 260 zł czasem jest w promocji, więc teraz zresztą będą różne przeceny. Czy możecie sobie zażyczyć jako prezent świąteczny, czy sprezentować go komuś, kto wiecie, że też już ma dość takiego ciągłego wyzymania tych ścierek i mycia podłóg, to naprawdę z tym mopem Vileda Steam Plus jest dużo przyjemniej.
Ja Wam ze swojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że film się okaże dla Was przydatny. Piszcie w komentarzach, czy również macie, czy może macie tą poprzednią wersję. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.